Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Jumla to Prosta. Ja nazywam się Marcin Równicki, a dzisiaj zajmiemy się takim gorącym tematem, jakim jest RODO. Otóż, jak przystosować swoją Joomla do wymagań RODO? RODO weszło 25 maja, czyli całkiem niedawno, a więc porozmawiamy sobie o prostych sposobach, jak dostosować naszą stronę właśnie do wymagań RODO. Zajmiemy się generalnie dwoma rzeczami. Pierwsza z nich to będzie EU Privacy Directive, będzie to plugin, moduł który pozwoli nam wyświetlić okienko z akceptacją plików cookie oraz polityki prywatności oraz drugi komponent, który się nazywa ja, Joomla GDPR i pozwoli naszym użytkownikom na przykład kasować swoje konto. Czyli zapraszam cię do środka. No dobrze, jesteśmy już na zapleczu, a więc no dobrze, jesteśmy już na zapleczu, a więc przejdźmy sobie do rozszerzeń i przejdźmy sobie do dodatków jesteśmy sobie w dodatkach i tutaj sobie wpisujemy po prostu zwyczajnie eu ja wszelkie dodatki i komponenty zainstalowałem wcześniej po prostu to jest banalnie proste nie będę wam tego tłumaczył rozszerzenia instalacje instalowanie wiadomo włączamy sobie oby obydwa włączamy sobie obydwa dodatki i przechodzimy sobie do system eu directive ja tutaj już wcześniej coś robiłem także Omówię wam pokrótce, co mniej więcej tutaj mamy do wyboru. Mamy do wyboru typ wyświetlania naszego komunikatu odnośnie naszego RODO, czyli mamy system wiadomości, który jest zbudowany w szablonie. Jeśli nie ma, to po prostu nie zadziała. Mamy potwierdzenie JavaScriptu, jeśli nie będzie żadnych konfliktów, to oczywiście zadziała. Mamy zwykły moduł, mamy okno modalne. Mamy specjalną przygotowaną stronę page Ribbon i mamy oczywiście opcję do wyboru, że. Wszelkie kółki są jak najbardziej blokowane i nie ma żadnego komunikatu, po prostu blokujemy, koniec i nie ma. I teraz tak, mamy y, odnośnie, jak często ten komunikat ma się pojawiać. Ja tutaj zmieniłem na 365 dni, żeby po prostu y, nie rękać naszych użytkowników zbyt długo. Y, deflautowo jest to 30 dni. No i teraz tak, poniżej mamy, czy chcemy, aby link do naszego, czy, czy chcemy link do dyrektywy. Unii Europejskiej, czy też nie chcemy? A no w tym momencie chcemy. Poniżej ustawiamy sobie naszą politykę prywatności, czyli wybieramy sobie w tym momencie, jeśli mamy dwa języki zainstalowane albo więcej, to możemy sobie wybrać i po prostu podpiąć. Tak, robi się to, wybieramy, a w ogóle to usuńmy. Robimy tutaj takim plusikiem. Wybieramy sobie język, załóżmy polski i wybierzmy sobie moją politykę. Tak, mamy politykę. Jeśli byśmy mieli stronę, załóżmy dwujęzyczną. To wybieramy sobie wiadomo język angielski i wybierzmy sobie, nie wiem, co my tu możemy mieć, nie wiem, a cokolwiek, nieważne. W każdym bądź razie to chyba nie jest nawet artykuł, także nie wiem, czy byśmy mogli. Ale gdzieś tu może. Może artykuł, zobaczmy. Może akurat zadziała. Tak, i poniżej mamy opcję odnośnie. Wyboru naszej polityki, czy ma się otwierać w tym samym oknie, czy ma się otwierać po prostu na okienku obok. I poniżej mamy opcję, jeśli byśmy mieli jakiekolwiek dokumenty ukryte po zalogowaniu, to możemy sobie tutaj zdefiniować, podać konkretny link, jaki ma być, no i wiadomo, że po zapisaniu on będzie się tam wyświetlał. Mamy tak, kolejne mamy, potem mamy odnośnie wyświetlania wiadomości, tutaj nic nie trzeba konfigurować tutaj mamy odnośnie wyświetlania modułu i tutaj sobie możemy skonfigurować po swojemu wygląd tego naszego modułu albo możemy sobie użyć CSS pluginu a jak nie to używamy swojego, nadpisujemy wszystko i, i mamy po swojemu tak? Ribbon display też nie oferuje żadnej konfiguracji, czyli to by było na tyle jeśli chodzi o samą konfigurację, zapiszmy sobie i zamknijmy Ok, teraz przejdziemy sobie do modułu, wchodzimy sobie do modułu i też odszukujemy sobie mod, w tym w przypadku ep, wystarczy i mamy oto taki moduł, tak. Mamy moduł, przejdźmy sobie na moduł i on tu nas w zasadzie pyta, czy pokazujemy tytuł, czy nie pokazujemy, my go sobie opublikujemy i teraz ważna jest pozycja. Pozycja zależna, zależna jest w zasadzie od nas, jak my sobie ją zdefiniujemy czyli takie jakie pozycje mamy w szablonie, także taką jakąś pozycję możemy sobie wybrać. Jeśli nie wiecie jakie macie pozycje, no to wam podpowiem index.php znak zapytania, tp równa się 1. Jeśli macie włączony podgląd modułów, to pojawią wam się moduły jakie możecie sobie wybrać, jakie macie dostępne w tym momencie w swoim szablonie. Ja tutaj widzę taką fajną pozycję, Head Searching. Jeśli nie wykorzystuję, oczywiście do szukania, to mogę sobie zdefiniować tu. Będzie fajnie, bo będzie w rogu. Będzie widoczne. Każdy, kto wejdzie na stronę, będzie mógł sobie to zobaczyć. Tak Wpiszmy sobie Head. Tak, ja używam szablonu T3 w tym momencie. Na pozycjach chcemy, na wszystkich pozycjach. Żadnych wzbogacanych, innych rzeczy nas na razie nie interesują. Zapiszmy sobie i zamknijmy. Mhm i przejdźmy sobie do strony głównej i odświeżmy tak jak widzicie w tym momencie już mamy że cookie są zapisywane ponieważ wyraziłeś zgodę i tak dalej i tak dalej to się pojawia z tego względu że nasza sesja administratora jest spółdzielona jeśli mamy ją włączoną no to wiadomo że ona się będzie wyświetlać w ten sposób jakbyśmy się kliknęli na usunąć to będzie komunikat że wszystkie ciasteczka zostaną usunięte czy tego jesteś pewny i tak dalej bo zostaniesz wylogowany My ja na razie nie chcemy Przejdźmy sobie z powrotem do dodatków, do systemu, bo to jeszcze nie wszystko. W wzbogacaniu mamy takie opcje jak użycie geolokalizacji, czyli będzie nam się pojawiało tylko akceptowanie tej dyrektywy, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, no i czy chcemy logowanie. Tylko tak, z tym geo-pluginem jest tak, że my musimy sobie wejść na stronę i zarejestrować naszą domenę. Jak sobie wejdziemy do dokumentacji całego tego pluginu, to mamy mamy gdzieś to tutaj. O, tutaj mamy GeoPlugin. No i tutaj autor nam pisze, że trzeba po prostu wejść na stronę. Ona jest tam darmowa, tak? Rejestrujemy się, logujemy i, i, i mamy. Ja wam mogę pokazać jak to mniej więcej wygląda. Tak, po prostu mamy tam domenę zweryfikowaną. Po prostu dopisujemy jeden pliczek do HTML-owy, tworzymy na FTP, wrzucamy, weryfikujemy i to w zasadzie żadny. ten Rock and Science, prosto do zrobienia dla każdego. Tak, chcemy, żeby nam się wyświetlały tylko i wyłącznie dla krajów europejskich, tak? No i tu mamy możliwość zdefiniowania, jakie kukurydzy możemy sobie wykluczyć, tak? W formie takiej na przykład. Od żara nie chcemy. tak I na przykład nie wiem, co możemy tam nie chcieć. Google, kum, Google .com, ale z Googlem to jest różnie, bo tam są kukisy inaczej są wczytywane i one nie zawsze się wczytują jako pierwsze i strona, czy ten dodatek, nie zawsze te wszelkie dodatkowe kukisy jest w stanie zablokować. Trzeba mieć świadomość. Tak, zapiszmy sobie. Ok, to jest jedna rzecz, zamknijmy sobie to teraz, weźmy sobie w ogóle na stronę główną i usuńmy te wszystkie nasze cookiesy, tak chcemy usunąć, jak widzicie teraz całkowicie się wylogowałem i mamy po prawej stronie zgoda na zbieranie cookie i Mój tekst, który był wymyślony przeze mnie na potrzeby mojej strony, tak? Mamy też, jak widzicie, dwa linki po prawej stronie, które odnoszą się stricte do samej dyrektywy. Jedna odnosi się ogólnie do wszystkich, że tak powiem, dokumentów we wszystkich językach, a ta poniżej odnosi się po prostu do języka polskiego, ale wygenerowanie tego dokumentu znacznie długo trwa, także nie będziemy na to... Zwracać uwagi i też czekać. O, już nawet się coś pojawiło. Tak jak widzicie, mamy tutaj rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej jakieś tam numerki, tak i każdy, kto by chciał się zapoznać dogłębnie, jakie mu prawa przysługują i co ten dokument z sobą przedstawia, no to może się zapoznać. W każdym bądź razie jest długi, nudny i, i pewnie nikt w to nie będzie klikał. Weźmy sobie do dodatków, pamiętajmy, że Jak jesteśmy sobie w dodatkach, pamiętajmy, że możemy sobie te linki najzwyczajniej na świecie wyłączyć. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do drugiej opcji. W tym momencie. Czy znaczy do drugiej opcji do komponentu. I pokrótce go sobie omówimy. Komponenty to jest GDPR. Ten komponent jest darmowy. Już wam pokażę, że. GDPR, tak jest. Niedawno wyszedł z fazy beta, także jest teraz w fazie stabilnej. Ma już kilka dodatków firm trzecich, jak mniej więcej Kunena, YomSocial, Easy Social, Easy EasyBlog, Guru, Adagency, Publisher, K2, Virtua Mark i kilka więcej. Co ten dodatek nam daje? Dodatek nam daje tyle, że Odświeżmy sobie, tym zalogowani na zapleczu i wejdźmy sobie w nasze dane. Dodatek nam daje tyle, że konto nasze możemy sobie zgłosić do manualnego usunięcia przez administratora i możemy sobie na przykład sami usunąć konto poprzez odpowiednie zmodyfikowanie wysyłania maila i potwierdzenie go przez użytkownika oczywiście, tak. Mamy też link do polityki. Tak jest. Możemy też sobie zapisać to jako PDF. Całą tą stronę. Ale przejdźmy sobie do środka, jak to wygląda. Tak, mamy ustawienia. No i tutaj mamy kilkanaście opcji do wyboru. Tak. Możemy sobie wybrać, czy pozwalamy użytkownikowi tylko edytować profil, czy pozwalamy mu usuwać, czy tylko zezwalamy mu na manualną. Yy, prośbę wysłania o usunięcie swojego konta, tak. Dodatkowy przycisk, który mówi właśnie o naszej polityce, możliwość downloadu do pdf -a. No i mamy kilka mamy akurat mam dwa języki, tak. No to możemy sobie tutaj zdefiniować, że mamy uwaga, twoje dane zostaną skasowane permanentnie, jeśli naciśniesz przycisk kasuj, tak. Odnośnie ustawień Joomla, także tutaj mamy odblokuj sekcję korową. Czy chcemy, aby użytkownik miał możliwość edycji z tej pozycji swojego turnêma? Ja w tym momencie mam nie. No i kilka dodatkowych opcji, tak, które możemy sobie ustawić. Tak, jeśli mam dodatkowe pola na przykład na dodatkową akceptację jakichś zgód innych, które wymagamy lub chcemy mieć, no to możemy sobie na przykład włączyć, że chcemy mieć możliwość wglądu do dodatkowych pól, tak, pokaż dodatkowe pola i wtedy nam cały ten komponent na stronie Twoje dane będzie po prostu wyświetlał tutaj jeszcze dodatkowe zgody na przykład na cookies czy coś tam innego. Custom, no to to jest tylko tyle, że nasza cała ta polityka moglibyśmy sobie tutaj zrzucić albo jakiś skrócony odpis, tak? Ponieważ przetwarzamy Twoje dane o naszych systemach w celach fakturowych, komercyjnych, możesz prosić o ich usunięcie. Tak, to jest wszystko, to jest, to jest właśnie ta opcja, która się tutaj wyświetla. Przejdźmy sobie jeszcze do następnej. No, i tutaj mamy jeszcze do rozszerzeń trzecich. Ja akurat zainstalowałem tylko kunenę, i tutaj możemy sobie zdefiniować parę, parę opcji i tak dalej. Możemy sobie sprawdzać też aktywności. W tym momencie nie ma żadnej aktywności, czyli nikt nie wyraził chęci do usunięcia na przykład konta. Jeśli by było, to by się zwyczajnie pojawiło tak. No, i ostatnia opcja to jest wysyłka mailowa. Definiujemy sobie po prostu, jak to ma być wysyłane, tak? Manualna prośba o usunięcie, no i w nasz przychodzi wtedy do nas mail po prostu tak, że nazwa użytkownika, username użytkownika, jego mail i tak dalej. Tu mamy zgodę na potwierdzenie, na, na skasowanie tego swojego maila, tak? Twoje, zostało, twoje dane zostały tam skasowane. Cały proces został. Cały proces został usunięty, tak? To możemy oczywiście zdefiniować sobie po polsku. To są przykłady, tylko i wyłącznie po angielsku, tak, żebyśmy mogli sobie zobaczyć co, co dany konkretny szablon maila pokazuje, tak? No i tu mamy na przykład ostatnią opcję, jeśli zezwalamy użytkownikowi skasować konto samodzielnie. Tak, no to wtedy przychodzi mu taki mail. Hej, ty Romek. Tak, 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 jesteś z tej strony i z tej. Potwierdź adres i wtedy my usuniemy wszel wszelkie Twoje dane i nie musisz się prosić administratora. I tak to mniej więcej wygląda. Jeśli byśmy mieli dodatkowe mm, rozszerzenia zainstalowane. Które są de facto już płatne, trzeba mieć to na uwadze. Tylko niestety, wersja korowa jest bezpłatna, co i tak moim zdaniem jest dość dużo. Cały, to, cały czas ten dodatek jest rozwijany, także można go sobie śledzić na Jomla Art. Ja, Joomla GDPR Extension. Tutaj, na przykład, tutaj, tutaj, na, tutaj mamy na potwierdzenie, że korowa extension jest darmowa, jest dla wszystkich, ale niestety, plugin. Niestety musimy mieć już wykupiony access, czy jak kiedyś kupiliśmy jakąś templatkę i mamy jeszcze dostęp, support i tak dalej, no to wtedy mamy dostęp też do tych całych rozszerzeń, tak? No i myślę, moi drodzy, żeby to by było na tyle, tak? Zgadzam się na zbieranie kuki. nie zgadzam się na zbieranie kukisów. i mogę też odwrócić swoją decyzję, jeśli taka ochota mnie najdzie. Z góry przepraszam Cię za długość tego wideo poradnika, miało być krócej, ale jak widzisz, mnogość opcji jest dość spora, i każde omówienie, skonfigurowanie by potrwało jeszcze dłużej. Wybrałem dla Ciebie jak najkrótszą i jak najprostszą metodę w zasadzie akceptacji cookiesów, czy też pokazania pokrótce, bardzo komponentu ja Joomla GDPR, który może posłużyć do usuwania konta, także tym sposobem, tymi dwoma dodatkami i komponentem, Możesz praktycznie za za darmo załatwić sprawę RODO. Wiadomo, to nie jest stuprocentowe załatwienie, bo zostaje napisanie polityki prywatności, czy też formularze kontaktowe i cała masa innych dodatkowych rzeczy. Mam nadzieję również, że wartość merytoryczna zrekompensuje Ci długość tego wideo. Jeśli masz jakieś pytania, oczywiście, zostaw je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. Wszelkie linki będą też dostępne w opisie, a jeśli będziesz potrzebował jakiejś głębszej pomocy lub asysty, to zapraszam Cię do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie lub też poprzez moje media społecznościowe. Na dzisiaj to było na tyle. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Nie zapomnij subskrybować tego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku Joomla to Proste. Cześć!